Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aneta Więcka. Pracuję w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wraz ze mną jest Marcin Popkiewicz. Dzień dobry. Marcin jest przewodniczącym komitetu monitorującego przedsięwzięcia z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu. Jest mi bardzo miło przywitać Państwa na dzisiejszym webinarze. Podczas dzisiejszego spotkania będą prezentowane projekty z zakresu przedsięwzięcia elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym. Chciałabym również podziękować Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie za pomoc w organizacji tego spotkania. Dzień dobry. Moje nazwisko jest Kamil Kwiatkowski. Opowiem dzisiaj o elektrociepłowni biogazowej Euros Energy EHC Plant. Niektórzy z Państwa może mnie znają, bo dwa tygodnie temu opowiadałem o elektrociepłowni przyszłości budowanej w Wisbarku Wormińskim. Dzisiaj inny koncept, bo tej instalacji nie będziemy budować. Natomiast koncept ciekawy, więc z radością tutaj się nim podzielę. Koncept powstał jako część przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, czyli tak naprawdę konkursu na rozwiązania służące modernizacji ciepłownictwa lokalnego w kierunku OZE. I w odróżnieniu od ciepłowni przyszłości, tutaj nacisk postawiony był na to, żeby energię elektryczną można było produkować na żądanie, wtedy, kiedy jest jej najmniej, czyli po prostu mamy przycisk, włączamy potrzeba energii elektrycznej, włączamy energię elektryczną. Oczywiście premiowany był także najwyższy możliwy udział OZE, możliwie duża powierzchnia demonstratora. Tak samo jak w ciepłowni przyszłości, wszystko było, miało być dostępne technicznie, szybko i sprawnie i weryfikowalne przez niezależnych ekspertów. I ta esencja jest na szybkie wdrożenie. Więc tutaj chciałbym Wam przedstawić najpierw trochę puzli OZE, z którymi mamy, których możemy budować rozwiązania. Przez te puzle dosyć starannie przeszliśmy wszystkie, które wymieniłem. Mamy Słońce. Nie wiem, czy to działa. Mieszka działa. Mamy Słońce jako podstawowe źródło do kolektorów słonecznych, do kolektorów hybrydowych. My używamy kolektorów hybrydowych ze względu na większą gęstość mocy produkcji. Mamy wiatr, który napędza turbiny. Turbiny ze względu na wiatrowe, ze względu na czas procedowania tutaj nie uwzględnialiśmy. Mamy powietrze jako źródło ciepła, dolne źródło dla pomp ciepła w szczególności. Mamy grunt także jako źródło ciepła, jako magazyn. Mamy wodę potencjalnie. I mamy to, na czym dzisiaj trochę się skupię, czyli odpady biomasę odpadową. Nie ma tutaj biomasy leśnej, nie ma tutaj tej biomasy, którą można wykorzystać w wartościowy sposób. Więc w zasadzie, jak sobie zaznaczymy PV, PVT, powietrzny wymiennik ciepła, wysokotemperaturowy magazyn ciepła i niskotemperaturowy magazyn ciepła, to mamy ciepłownię przyszłości, która powstaje w Wisbarku Warmińskim. Tak to jest ułożone, to tylko dla przypomnienia. I to jest inwestycja, która powstaje, jest budowana, mamy już wybudowany BTES, czyli ten magazyn gruntowy. I to można chyba cały czas obejrzeć jeszcze, dwa tygodnie temu była na ten temat prezentacja, także zachęcamy też tutaj do kontaktu na ten temat. Natomiast dzisiaj skupię się na innym rozwiązaniu, na elektrociepłowni przyszłości, czyli naszej elektrociepłowni. Co tutaj mogłoby nam zagrać? No i prawda jest taka, że jeżeli mamy mieć energię elektryczną na żądanie, to nie mamy za dużo rozwiązań możliwych. Możemy wykorzystywać biogaz, biometan, tego typu rozwiązania. Możemy wykorzystywać wodór, możemy wykorzystywać w zasadzie te elementy, gdzie mamy jakiś przycisk i prąd nam się produkuje. My po rozpoznaniu tych wszystkich elementów, które tutaj wymieniłem, wybraliśmy rozwiązanie biogazowe, czyli oparliśmy nasz system na reaktorze biogazu wraz z kogeneracją. Ale zrobiliśmy to nieco inaczej niż rozwiązanie, które wygrało, rozwiązanie z Sokołowa Podlaskiego, chociaż odnajdą Państwo oczywiście części wspólne. No, różnicą jest większy nacisk na pompy ciepła
i także obecność magazynu ciepła w tej sytuacji także. A jak to wszystko będzie działać? Zaczniemy od elektrociepłowni biogazowej naszej, czyli od biogazowni, to jest serce tej elektrociepłowni biogazowej. Elektrociepłownia ma być bezodorowa, to jest podstawowy warunek NCBR-u, który NCBR rozwija także w konkursie na biogazownię. I uniwersalna, to znaczy to, że nie jest dostosowana tylko i wyłącznie, tak jak to w tej chwili najczęściej jest niestety w standardzie, na kiszonkę, ale może przyjmować różne substraty. I w ogólności także warto, żeby to była biogazownia szczytowa, dlatego że magazynowanie biogazu jest tak naprawdę najtańszym sposobem magazynowania energii. De facto jest to magazynowanie energii elektrycznej. Biogazownia taka daje nam możliwość produkcji energii elektrycznej, daje nam możliwość produkcji ciepła w standardzie, to znaczy tak jak to w tej chwili najczęściej wygląda, to ciepło, tego ciepła jest bardzo dużo, jest go nadmiar. To ciepło często, czasem jest wykorzystywane do ogrzewania pobliskich jakichś tam zabudowań, tak się zdarza. Czasem jest wykorzystane na przykład do suszenia drewna, najczęściej jednak idzie w komin, w atmosferę i po prostu się marnuje. Taka jest, tak to w tej chwili wygląda. My tak nie chcemy i opowiem zaraz, jak do tego dotarliśmy, ale zanim to zrobię, jeszcze trzy słowa o substratach. Chcemy, postawiliśmy sobie takie wyzwanie, żeby nasza elektrociepłownia biogazowa była systemem miejskim. To znaczy, żeby mogła pracować blisko miasta, no bo w tym mieście najbardziej potrzebujemy tego ciepła, które ta biogazownia może wyprodukować. Potrzebujemy też energii elektrycznej. Ale co możemy z miasta pozyskać? Z miasta możemy pozyskać po pierwsze z oczyszczalni ściekowej osad nadmiernych. Nie jest go wystarczająco, żeby zasilić taką instalację, to jest mniej więcej 10-20%, ale to już coś. Z miasta możemy pozyskać odpady kuchenne, odpady zielone. Nie jest to wystarczające, żeby zasilić taką biogazownię, ale to już coś, 10-20% kolejne. Z miasta możemy pozyskać odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z miasta możemy pozyskać odpady takie, które się nie sprzedały, zmarnowana żywność, mówiąc wprost, i ewentualnie uzupełnić to tym, co jest aktualnie dostępne na rynku z jakichś tam powodów lub co jest jakoś tam opłacalne. Natomiast te odpady dają nam ten basic, ten core, to co tak naprawdę zasila nam tą biogazownię przede wszystkim. Żeby to wszystko zadziałało, tutaj widać, ta biogazownia musi być zrobiona inaczej niż to się do tej pory kojarzy. Hala przyjęcia odpadów musi być zabudowana z wentylacją, mamy biofiltry tutaj na to, żeby zapewnić sobie bezodorowość. Więc nie przypomina to takich typowych biogazowni rolniczych, z jakich w tej chwili mamy do czynienia. Drugą rzeczą, która jest inaczej, jest to, że ta biogazownia jest częścią systemu miejskiego. I teraz się okazuje, że znacznie taniej i sensowniej, i w dodatku bez żadnych strat, jest połączyć biogazownię, o której opowiedziałem przed chwilą, gdzie tu jest ta myszka, tutaj, przyłączem gazowym, biogazociągiem do miejsca najbliżej odbiorców, do wnętrza miasta, do osiedla. W przypadku naszego systemu, który zbudowaliśmy, czy który opracowywaliśmy dla miasta Mińsk Mazowiecki, to ma około 2 km ten biogazociąg będzie miał. Sama biogazownia będzie stała na terenach w pobliżu dawnego wysypiska śmieci. To jest bardzo miejsce, gdzie ludzie jakby już rozumieją, że tam biogazownia jest dobrym odpadem, tam są tereny, dobrym miejscem, dobrą instalacją, tam są tereny przemysłowe, plan zagospodarowania też pozwala na takie coś. 2 km biogazociągu i dochodzimy do czego? No właśnie, do instalacji, która potrzebuje nam teraz najefektywniej ten biogaz wykorzystać. Nazwaliśmy to lokalny kompleksowy węzeł grupowy, gdzie pracuje kogenerator biogazowy, silnik napędzany biogazem OZE, a także gdzie mamy zasilane pompy ciepła. Pompy ciepła dają nam możliwość produkcji chłodu, ale oprócz tego to, co jest esencją, to dają nam tą nadwyżkę, to znaczy kogenerator ma swoją moc, czy to będzie 0,5 MW, czy to będzie 1 MW, to ciepła, to więcej nie zasilimy. Więc mielibyśmy system wyskalowany tak naprawdę na płasko, lato, zima. Pompy ciepła pozwalają nam doskalować ten system do potrzeb.
To znaczy zimą, kiedy jest zimno i potrzeba ciepła, to my wykorzystujemy pompy ciepła, żeby jakby lewarować ten nasz lokalny kompleksowy węzeł grupowy. Natomiast kogenerator pracuje non-stop, bo tak się opłaca, więc to ciepło magazynujemy. No i tak naprawdę wyszło nam, że najsensowniej w mieście jest magazynować go w niskotemperaturowym magazynie gruntowym, gdyż zwłaszcza na tych starszych osiedlach z lat 80., 70. zawsze znajdzie się to miejsce na odwierty, tego później nie widać, więc jest to doskonałe zagospodarowanie przestrzeni. Jest to też doskonałe zagospodarowanie tego ciepła, bo ono się nie marnuje. A pompa ciepła, tak jak już zostało wspomniane, zimą ma doskonałe warunki pracy i pracuje efektywnie. Więc podsumowując, w zasadzie tworzymy elektrociepłownię biogazową obiegu zamkniętego. To znaczy, tutaj jest dosyć skomplikowany obraz, ale jak się temu dokładniej przyjrzeć, mamy to tak. Biogazownia produkuje biogaz, spalamy ciepło, ciepło idzie do miast. W mieście produkowane są odpady, bioodpady, produkowane są ścieki, one wjeżdżają do biogazowni. Super, napędzamy biogazownię, produkujemy biogaz, produkujemy ciepło. Działa idealnie. Ale drugą rzeczą, która jest istotna, jest to, że taka biogazownia ma swój poferment, który można wykorzystać. I to wykorzystać w sposób bardzo wartościowy. Można z tego wyprodukować nawóz granulowany czy polepszacz glebowy, które, zwłaszcza w tej chwili, jak paliwa kopalne są drogie i nawozy są także w konsekwencji drogie, daje dobrą alternatywę, w dodatku jest całkiem zielony. Więc de facto mamy dodatkowe zamknięcie obiegu, to znaczy mamy to, że pierwiastki biogenne wracają nam do rolnictwa w formie tego nawozu, więc w zasadzie, przepraszam, nie w tą stronę, dobrze, przepraszam. Więc w zasadzie mamy tak, że ten nawóz przyspiesza produkcję żywności, która to żywność oczywiście jest konsumowana w mieście, więc mamy te bioodpady i tak mamy przykład gospodarki obiegu zamkniętego, który nam tutaj działa bardzo fajnie. Trochę o przepływie energii. Istotne jest to, że sama biogazownia potrzebuje trochę ciepła i energii elektrycznej na swoje własne potrzeby, natomiast główny ten strumień idzie nam do tego lokalnego silnika kogeneracyjnego. To jest tutaj esencja i jest wykorzystywany na miejscu. Dzięki temu bezstratnemu biogazociągowi, przyłączu gazowemu. Tutaj to widać w skali roku, więc tutaj to jest jakby podsumowanie w skali roku, natomiast ciekawsze robi się to w ujęciu miesięcznym. I w ujęciu miesięcznym sytuacja wygląda tak, że kogenerator pracuje nam w zasadzie non-stop, natomiast latem, tak jak o tym wspomniałem, mamy ładowany magazyn, mamy tego ciepła bardzo dużo, więc ten magazyn, temperatury tam mogą dochodzić, tak jak to zasymulowaliśmy pracowicie i pieczołowicie w programie Transys, tak jak to wszystko było wymagane, godzina po godzinie, właściwie 10 minut po 10 minutach, więc temperatury w tym magazynie mogą osiągać nawet 25 stopni, więc dają nam zimą znakomite warunki pracy dla pompy ciepła. Wymaga one wtedy mało energii elektrycznej do jej zasilenia, więc ciągle zostaje nam energia elektryczna na zewnątrz do sprzedaży czy do zużycia tak naprawdę w tym mieście, bo taka jest jakby idea, że to jest system lokalny, że to jest część właśnie lokalnego systemu energetycznego. Tutaj mamy energię, natomiast jeżeli byśmy sobie spojrzeli na moc, to ten wykres proporcje byłyby jeszcze bardziej istotne ze względu na to, że moc pomp całego tego układu, moc pomp ciepła, mamy tutaj, zaproponowaliśmy ponad 2 MW pomp ciepła, moc kogeneratora daje to nam w sumie ponad 2,5 MW ciepła, pozwalające na ogrzanie tam ponad chyba 44 tysięcy metrów kwadratowych takiego osiedla bardzo, bardzo typowego. Ile to kosztuje? Zawsze jest takie pytanie. Konkurs, jak już to mówiłem, premiował projekty lepsze, to znaczy więcej procent OZE i więcej ciepła, a nie tańsze inwestycyjnie. Po tym, jak uderzyła w nas inflacja, nakłady inwestycyjne zostały zwiększone i wynosi tutaj ten koszt tego budżetu tego projektu mniej więcej 42,5 miliona złotych netto.
nam biogazownię o mocy 1 MW i 1,4 nominalnej mocy pomp ciepła. Ona w tych warunkach pracy będzie, w tych warunkach pracy będzie lepsza. LCOH tak liczonego ciepła wynosi około 60 zł za gigajoule i dla większych instalacji będzie tańsza ze względu na to, że taka biogazownia o mocy 2-3 MW jest bardziej opłacalna. Tu zresztą znakomicie pokazał przykład zwycięskiej koncepcji w Sokołowie Podlaskim. Więc krótkie jeszcze podsumowanie, pozwolę sobie zaznaczyć najważniejsze elementy. Mamy uniwersalną biogazownię szczytową, która utylizuje odpady z miasta, produkuje wysokiej jakości nawóz, czyli mamy zawracanie pierwiastków biogennych do gleby, to jest bardzo ważne, i mamy szczytowe magazynowanie naszego biogazu, no bo w ten sposób możemy także magazynować energię elektryczną de facto. Potrzebujemy co prawda wtedy więcej kogeneratorów, ale ten koszt i tak jest dobry. Bezstratne przyłącze gazowe, to jest znacznie bardziej opłaca niż robienie sieci ciepłowniczej w tym momencie, które zawsze ma straty, jest tańsze, szybsze i prostsze. Mamy ten lokalny nasz węzeł, to lokalne, tą lokalną instalację w środku osiedla, wyposażoną w pompę ciepła. Tak naprawdę myślimy o tym jako o czymś takim, co pozwoliłoby nam zasilić to osiedle we wszystko, co ona potrzebuje. Energię elektryczną, ciepło, chłód, ciepłą wodę użytkową. I mamy sezonowe magazynowanie ciepła w gruncie po to, żeby wykorzystać nadmiar. Mamy więc w efekcie całość wyprodukowanego ciepła zagospodarowane. Mamy wszystko wykorzystane, każdy gigajoule do perfekcji. I ja chyba tego wprost na tej prezentacji nie zapisałem, ale daje to nam 100% OZE. Czyli wyłącznie czysta zielona energia w bilansie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jeszcze zostawię tutaj w tej prezentacji namiary do pana Jacka Talko, który zna szczegóły i chętnie będzie na ten temat, chętnie się nimi będzie dzielił i z którym można się kontaktować. A z mojej strony to tyle. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Kamilu za ciekawą prezentację i za pokazanie tych wszystkich klocków, z których można poskładać te ciepłownie, elektrociepłownie. Widać, że jest sporo rozwiązań i że ceny są całkiem atrakcyjne z punktu widzenia tego, co mamy obecnie na rynku. Więc oczywiście trzeba zainwestować pieniądze, ale później już kupony się odcina bardzo przyzwoite. To prawda i dla różnych miejsc można te... Tak. Troszkę inaczej układać te puzzle, tak żeby w każdym miejscu otrzymać to, co jest tam akurat potrzebne i opłacalne. Także, no bo to zawsze, to bardzo mi się to podobało zresztą w tym konkursie, że to jest część, to było myślane jako część systemu, bo czy ciepłownia, czy taka elektrociepłownia właśnie stanowi to, może stanowić to serce tej wspólnoty energetycznej. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, teraz mamy elektrociepłownia z ogniwami SOFC zasilana wodorem. Panowie Marcin Błasznowski i pan Jędrzej Chmielewski. Dzień dobry państwu. Z konsorcjum Centrum Badawczo-Rozwojowe imienia Faradeya, Instytut Energetyki, Instytut Badawczy z Energia Ciepło Ostrołęka. Zapraszam. Witamy państwa. Możesz operować? Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Jędrzej Chmielewski, reprezentuję Centrum Badawczo-Rozwojowe imienia Faradeya z Gdańska. Bardzo się cieszę i chciałem podziękować, że jesteście państwo z nami, dlatego że jest to okazja do zapoznania się z projektem bardzo ciekawym i unikalnym w skali kraju. Jest to projekt, który wykorzystuje wodór. Wodór w oparciu o ogniwa stałotlenkowe i będzie to dla państwa bardzo ciekawe do zobaczenia zarówno od strony technologicznej, jak i biznesowej. Oczywiście taki krótki wstęp sobie pozwolę zrobić, że jest to dla państwa zapewne pewnego rodzaju nowość i wielu z was może zadawać sobie pytanie tego typu, co z tym wodorem? Ja zacznę od takiej krótkiej anegdotki. Parę lat temu mój przyjaciel i mentor, z którym współpracujemy wiele przy projektach badawczo-rozwojowych, a ja się zajmuję tym 25 lat, jestem autorem kilkudziesięciu koncepcji, kilkudziesięciu wniosków do NCBR-u, czy współautorem związanych z badaniami i rozwojem w różnych ciekawych obszarach, w tym ze sztuczną inteligencją, w tym właśnie związanych z energetyką i ciepłownictwem, powiedział mi, wodór to jest przyszłość. Ja wtedy na niego tak spojrzałem z pewnym niedowierzaniem, drodzy państwo, dlatego że nikt w Polsce o wodorze absolutnie nie mówił, a on był przekonany,
że jest to coś, co Polska powinna robić. Chodził po różnych decydentach, chodził też po biznesie, opowiadał o tym i wszyscy na niego patrzyli trochę jak ja. Z tym, że ja się o tyle różniłem, że ja go znałem i jego opowieści, chociaż były dla mnie niekiedy bardzo dziwne, zawsze okazywały się prawdą. I wtedy się tym wodorem zainteresowałem, to parę lat temu. Wszedłem w współpracę między innymi właśnie z Centrum Badawczo-Rozwoju imienia Faradaya, w którym w tej chwili pracuję, i do kontaktu, z którym Państwa też serdecznie zachęcam. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę CBRF Energa i to Państwo znajdziecie kontakt do nas. Zobaczyliśmy potencjał tego wodoru, zaczęliśmy patrzeć, co się dzieje na świecie, jak bardzo dużo pieniędzy, jak ogromna aktywność w tym obszarze się dzieje, zarówno w Europie, jak i w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, gdzie mam też bardzo bliskie kontakty rodzinne w środowisku naukowym. I powiem Państwu jedno, jeżeli ktoś dzisiaj z Was myśli, że to są tylko takie opowieści, że to są jakieś projekty tutaj do NCBR-u, to się absolutnie myśli. W miejscu, w pięknej siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym się dzisiaj znajdujemy, możecie Państwo zobaczyć takie hasło: przyszłość dzieje się u nas. I ja bardzo zachęcam, żeby to hasło potraktować bardzo poważnie, ponieważ ta przyszłość jeszcze jest u nas, ale ona nas może trochę wyprzedzić i my w Polsce zostaniemy w przyszłości. Wodór znakomicie się nadaje do tego, tak jak mówił Pan Marcin bardzo dobrze zresztą na swojej prezentacji wprowadzającej, do tego, żeby być nośnikiem energii, żeby być nośnikiem ciepła, i my to Państwu właśnie teraz pokażemy, a ja oddaję głos mojemu koledze, panu doktorowi Marcinowi Błeszczowskiemu, jednemu z najlepszych w Polsce ekspertów od tych spraw. Dziękuję, to ja już o sobie już nic w takim razie zaprezentuję, tylko Centrum Technologii Wodorowych. Tutaj na tym slajdzie jest struktura pokazana i wyróżnione czerwoną czcionką lokalizacje tych jednostek, spośród których zostało oddelegowanych ponad 60 specjalistów z obszaru technologii wodorowych do pracy w tymże centrum. Centrum specjalizuje się w projektowaniu i konstrukcji instalacji energetycznych, w tym także instalacji Power to X, wdrożenia elektrolizerów stołotlenkowych i układów kogeneracyjnych, numeryczne obliczenia, ekspertyzy, doradztwo z szeroko rozumianego i pojętego sektora energetycznego. To tak pokrótce kończąc część wstępną prezentacji, przechodzimy już do meritum. Mamy tutaj stan aktualny energetyki zawodowej opartej na węglu. No, jak to działa, z grubsza każdy z nas wie, generuje się w kotle para, ona później przegrzana, kierowana jest na turbinę, w turbinę nam generuje energię elektryczną, a drugim produktem jest ciepło, które każdy z nas później, z którego każdy z nas z chęcią korzysta. Szczególnie w okresie zimowym, drodzy Państwo, jak wiemy. Właśnie. No i pierwsza analizowana przez nas propozycja zmiany tej sytuacji polega na tym, którą rozważaliśmy, polegała na podmianie po prostu paliwa stałego na gazowe. W tym miejscu mówimy o paliwie mieszaninie hetanowej, czyli jest to mieszanina gazu ziemnego i wodoru z możliwością pracy w 100% czystym wodorem. To wiąże się z wymianą całej linii paliwowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Negatywem tego jest to, że w trakcie procesu spalania tlen jest pobierany z powietrza. W powietrzu, jak wiemy, jest 78% azotu, więc generowane są tlenki azotu. Idąc dalej, wykorzystuje, jednym z sposobów jest wykorzystanie na przykład dedykowanej turbiny, która jest przystosowana do spalania mieszanin hetanowych i wodoru. Mieszanin, gdzie stężenie wodoru jest gdzieś co najmniej na poziomie 70%. I takie projekty są w Polsce rozważane, pewnie Państwo wiecie, jeżeli siedzicie w ciepłownictwie, że i takie rozwiązania techniczne są, na przykład japońskie, ale też inne. Także w naszych obiektach rozważaliśmy zastosowanie tego typu turbin. Ale do tego projektu akurat nie był to najlepszy pomysł. Tak, tak. Idziemy tak. Dalej. Jedziemy dalej. Skończyliśmy z ostatnim rozwiązaniem. A mianowicie z rozwiązaniem opierającym się na ogniwach stałotlenkowych, paliwowych, gdzie energia wodoru, gdzie paliwo wodorowe wykorzystywane jest w ogniwach do generacji energii elektrycznej i ciepła, a prąd później konwertowany w inwerterze do prądu przemiennego. Tutaj mamy tabeliczne zestawienie najważniejszych parametrów technicznych wszystkich wcześniej omówionych rozwiązań. Zielonymi polami wskazałem te wartości, które są najlepsze. No i
Jak widać, w zakresie emisji dwutlenku węgla no bezsprzecznie wygrywają technologie wodorowe. W pozostałych przypadkach one są do siebie zbliżone. Turbina wodorowa ma wyższą sprawność termiczną, jednak układ z ogniwami charakteryzuje się wyższą sprawnością elektryczną i w ujęciu całościowym osiąga sprawność rzędu 80-90%. To jest takie bardzo rygorystyczne podejście z naszej strony, no bo zdarzają się układy dobrze zintegrowane, które charakteryzują się sprawnością całkowitą na poziomie nawet 95-98%. To, co chciałem Państwu zwrócić uwagę, to fakt, że my całościowo analizowaliśmy wyniki związane tutaj i z emisją, i z ekonomiką tego projektu, no bo dzisiaj, jak wszyscy dobrze wiemy, co nas zawsze bardzo martwi, ta emisja jest jednym z kluczowych składników cenowych i to nie jest tylko, jak Państwo wiecie, emisja CO2. Są też inne emisje, które występują w przypadku ciepłownictwa. To wszystko nas uderza po kieszeni, niezależnie od tego, czy się wlicza, czy się nie wlicza w dane opłaty, które mamy prowadzić. Tak, to właśnie na ten slajd nawiązuje do tego, co powiedziałeś przed chwilą, a mianowicie tutaj na pierwszy rzut oka. No właśnie, na pierwszy rzut oka widać, że układ kogeneracyjny na gaz ziemny jest najtańszy. Układy wodorowe w tym przypadku mają zbliżoną, że tak powiem, zbliżone nakłady inwestycyjne. Z tym, że koszty kapeksowe są odrobinę niższe, jeśli chodzi o układ z ogniwami paliwowymi. Z tym, że to tak jak właśnie powiedział Jędrzej, nikt nie uwzględniona jest tutaj emisja dwutlenku węgla, a te koszty rosną, rosnąć będą, więc ta dysproporcja, różnica będzie maleć na korzyść rozwiązania. Jakie to jest cenie gazu, przepraszam, ziemnego? To jest niestety wycena na rok 2021. Bo teraz to było zupełnie inaczej. Właśnie to chciałem dodać, że teraz ceny są w ogóle zupełnie inne. To były ceny na ten czas, kiedy podejmowaliśmy decyzję. Niemniej jednak zależności są podobne, z tym, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest nawet jeszcze lepiej, jeśli chodzi o technologię wodorową. Że tak jak Państwo widzicie, no staramy się tutaj nie lukrować. Pokazujemy, inaczej mówimy jak jest, a to co jest istotne, to poprzez ten szybki rozwój tych technologii wodorowych, a ja naprawdę zachęcam do wpisania tego magicznego słowa hydrogen do wyszukiwarki, przede wszystkim wiadomości, będziecie Państwo zaskoczeni, jak gigantyczne pieniądze się inwestuje na świecie w te rozwiązania. No i my też troszeczkę tutaj razem z Panem Marcinem i z Instytutem Energetyki staramy się inwestować. Właśnie, więc puenta. Doszliśmy do wniosku, że budujemy elektrociepłownię z ogniwami paliwowymi. Mamy tutaj moc elektryczną 0,38, ciepłą 0,34 MW z możliwością zwiększenia tej mocy cieplnej w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. I dla, co ważne, w każdym z tych analizowanych punktów pracy sprawność ogólna jest minimum na poziomie 89%. Instalacja miała być zlokalizowana w Ostrołęce, niedaleko elektrociepłowni Energa i w pobliżu sieci przesyłowych i osiedla. Kilka słów na temat ogniw paliwowych stałoelektrycznych. Wszyscy wiemy, na pewno i znamy, niskotemperaturowe, polimerowe, dzięki branży motoryzacyjnej. Każdy z nas to o tym słyszał i one są powszechnie stosowane. Przykładem jest Toyota Mirai. Nasze ogniwa, z racji tego, że stałoelektrycznych, w skrócie SOFT, używają tanie i powszechne katalizatory, do efektywnej pracy wymagają wysokiej temperatury, temperatury rzędu powyżej 600 stopni. I tutaj katalizatorem jest temperatura, a nie metale szlachetne. Oprócz tej wysokiej temperatury wyróżnia nas to, co Państwo tu widzicie, na tym wykresie wysoka sprawność już od pojedynczych kilowatów. Ja muszę tutaj Ci się wtrącić i Państwu dopowiedzieć jedną rzecz, bo pan doktor Marcin Bośnowski jest człowiekiem niezwykle skromnym, natomiast to, co Państwo oglądacie, jeżeli chodzi o technologię, to są rozwiązania własne Instytutu Energetyki. Mamy nasze polskie rozwiązanie i podkreślam to bardzo Państwu wyraźnie, dlatego że nie trzeba tego kupować z zagranicy, tylko tutaj we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. Faradaya możecie to spokojnie też u nas nabyć, a za chwilę będę mógł Państwa zaprosić do elektrociepłowni w Elblągu i uruchamiamy pierwszy tego typu układ we współpracy z blokiem biomasowym BB20. Także zachęcam, jeszcze raz powtórzę, CBRF Energa, wystarczy wpisać w Google i tam Państwo nas znajdziecie, a mówię o tym nie bez powodu, dlatego że to nie są tematy, które my chcemy zrobić, tylko my, drodzy Państwo, już zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy, także we współpracy tutaj z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i ta technologia jest, ona jest u nas, ona jest sprawdzona, możemy zobaczyć, jak ona działa. Przez długi czas ten elektrolizer, który w tej chwili uruchamiamy w Warszawie, był uruchomiony
W związku z tym został odpowiednio wygrzany. W tej chwili go montujemy już w Elblągu, podłączamy do bloku biomasowego, bo tam będzie służył do stabilizacji pracy elektrociepłowni, ale to samo rozwiązanie, tylko na większą skalę, jest właśnie pokazane tutaj. I my je mamy fizycznie, tak? Nie mówimy o koncepcji teoretycznej, a tutaj siedzi skromny współautor tego rozwiązania. Tak, tutaj tylko tak, żebyście się Państwo nie pomylili, załączone obrazki pokazują konkurencję. To są inne rozwiązania, rzecz jasna, nie ale są nasze. Ale to pokazuje stopień nasze rozwoju. Pokażemy Państwu premierowo za chwilkę. Tak, tak, tutaj chciałem pokazać tylko jaki stopień rozwoju, gdzie jesteśmy i że to nasze przedsięwzięcie... Dzieje się na świecie, naprawdę jest, się dzieje. Nie jest pierwszym lepszym podejściem do tematu. Tu jest właśnie wspomniany projekt Hydrogen, o którym Jędrzej powiedział i zaprosił Państwa już do Elbląga. Ale bilety, sprzedaż biletów uruchomimy troszeczkę później. Tak, tak. Tutaj ja tylko dopowiem, że ta instalacja to różni się od tej będącej przedmiotem tego przedsięwzięcia tym, że to są ogniwa tego samego typu, z tym, że skrótowo określane ERSOK, gdyż one umożliwiają pracę zarówno w trybie ogniwa paliwowego, gdzie jest generowana energia elektryczna i ciepło, jak również w trybie elektrolizera, gdzie jest produkowany wodór. Marcin, muszę Ci wejść słowo, ja powiem Państwu to po polsku. To działa w dwie strony, czyli innymi słowy, możemy produkować wodór, a jak sobie przełączymy przełącznik, który tam jest taki duży, czerwony na obudowie tego urządzenia, to po pewnym czasie możemy wyprodukować energię elektryczną, czyli dwa w jednym. Krótko mówiąc, taki wash and go. Tak, i ten projekt jest na finale, gdzie zapraszamy, a drugi większy, Mega Solar, dopiero się rozpoczyna i tam docelowo będzie instalacja też ERSOK, tylko że moc elektrolizera będzie 5 MW w ostatniej, trzeciej fazie, bo konstrukcja tego jest taka, że będą trzy fazy. No i rozwijamy też oczywiście mikrokogenerację we współpracy z PGNiG-em, Grupa Orlen. Tam akurat się skupiamy na małym układzie, też zasilanym mieszaninami hetanowymi. Trudne słowo. Tak, i wodorem w skali 1 kW. Tutaj jest pokazany blok z osiedla, które miało być potrzeby cieplne pokrywane przez naszą instalację. To osiedle przeszło modernizację termiczną, niemniej jednak i tak okazało się, że zapotrzebowanie na ciepło było dużo wyższe niż to ujęte przez model konkursowy. Przez większą część czasu, okresu 3-letniego, który był brany w analizie, zapotrzebowanie jest na poziomie 25-400 kW. Odpowiada to gdzieś 65% czasu tego zapotrzebowania w tym okresie 3-letnim. 28% przez 28 prac w sezonie grzewczym zapotrzebowanie jest na poziomie 400-700, 40, coś takiego. No i pozostałe 7% tego czasu okresu 3-letniego to jest zapotrzebowanie powyżej 1000 kW. Tak, przy okazji ten projekt nam pokazał, że jeszcze w obszarze termomodernizacji, mimo że zostało bardzo dużo zrobione, to jednak warto by było te parametry polepszać i właśnie tutaj to zmodernizowane osiedle, takie typowe polskie osiedle, które Państwo wszyscy doskonale znacie, to w tym przypadku z Ostrołęki jeszcze prosiłoby się o pewnego rodzaju modernizację także w zakresie sieci ciepłowniczej. Także to jest taki dodatkowy obszar dla tej optymalizacji, gdzie nam to ciepło trochę ucieka jeszcze. Dobrze. Kluczowe element. Dobrze. Znaczy, dobrze by było właśnie, żeby ten głos wybrzmiał dobitnie. Starałem się mówić głośno. Idźmy dalej. Kluczowe elementy instalacji. Oprócz stosie, o którym już dużo i namiętnie mówiłem, jest pompa recyrkulacyjna, dopalacz i system wymienników. Podajemy tutaj powietrze dwoma liniami, najpierw poprzez wymienniki podgrzewane do stosu i drugą linią powietrze bezpośrednio do stosu, po to by móc kontrolować temperaturę tego stosu, tak żeby nie doszło do przegrzania. Drugą oddzielną linią podawany jest wodór, tak jak powiedziałem, w stosie generacja energii elektrycznej ciepła i na wylocie mamy zużyte paliwo, gdzie część tego wodoru jest recyrkulowana, a pozostała wysyłana do dopalacza. Dopalacz ma na celu, dopalacz jest górnym źródłem ciepła, dzięki któremu później podgrzewamy wodę i wysyłamy do sieci ciepłowniczej. Tak w szybkim, telegraficznym skrócie to przedstawiłem. Tutaj jest pokazany parking, na tym parkingu miała powstać nasza instalacja, jest mapka z rozmieszczeniem. Kontenerowa, niedużych rozmiarów, tak. Także, bo to jest też przewaga tej technologii, że ona jest bardzo kompaktowa. I jak wybierzecie się Państwo na wycieczkę do Elbląga, to zobaczycie, że zajmuje to wszystko bardzo mało miejsca. Tak, tak, bo tam też jest w systemie kontenerowym, jest kontener z ogniwami, kontener z BOP, Akpia, sterownia, Power Electronics, to są rzeczy takie dosyć przystępne, więc już nie będę na tym długo się rozwodził. Tutaj pokażę, jak to wygląda już w praktyce, jeśli chodzi o produkcję ciepła, no to widać sezon grzewczy, minimalne zapotrzebowanie od maja do września.
No i co ważne, produkcja energii elektrycznej prawie na stałym poziomie przez cały ten okres czasu. 10-20% tej energii jest zużywane na zaspokojenie potrzeb własnych, pozostała cała reszta jest kierowana do sieci po to, żeby nam generować przychód. I tutaj jeszcze jedną uwagę Państwu dodam. Ponieważ to rozwiązanie może być też traktowane w modelu jako magazyn energii, to w przypadku zastosowania tego typu elektrolizerów właśnie do ogrzewania, gdybyśmy zrobili z tego sieć w całym kraju, to mielibyśmy dodatkowo w tej cenie od razu, bez dodatkowych inwestycji, tak jakby magazyn energii. Bo też można to traktować, gdyby to uczynić elementem systemu energetycznego. Czyli nie tylko ciepło, nie tylko produkcja energii, ale jednocześnie magazynowanie, w szczególności nadwyżek energii w okresie letnim, kiedy Państwo wiecie, co się dzieje, kiedy wszystkie PV-ki, czyli fotowoltaika, tak dużo daje prądu, że podbija nam napięcie powyżej 253 V. Nie lubimy tego, bo nam się te instalacje wtedy wyłączają, mamy problemy w domu czy w firmach. To właśnie to rozwiązanie jako sieciowe, gdybyśmy je rozpatrywali, byłoby wspaniałym stabilizatorem systemu energetycznego, a także elementem rezerwy mocy w systemie energetycznym. Może to ma mniejsze znaczenie dla ciepłownictwa, ale dla rozważania całego systemu w Polsce uważam, że warto to podkreślić. Tutaj jest wykres zaczerpnięty od naszych znakomitych kolegów z branży. On na pierwszy rzut oka wygląda w sposób dosyć bardzo skomplikowany, ale dotyka sedna tego, co przed chwilą powiedział Jędrzej, a mianowicie w tym konkretnym przedsięwzięciu koncentrujemy się na produkcji energii elektrycznej ciepła, czyli interesują nas niebieskie linie. Po lewej stronie mamy uśredniony koszt energii elektrycznej, na dole mamy czas pracy układu kogeneracyjnego, no i wiadomo, i niebieską linię trendu, która nam obrazuje, jak się zmienia ten koszt energii elektrycznej. Czemu służy ten wykres? Ten wykres służy temu, żeby Państwu też zaprezentować, jaki jest potencjał tej technologii, jeśli chodzi o opłacalność ekonomiczną. No bo tutaj nie wszystkie, jedyną rzeczą, którą mogliśmy zrobić i zrobiliśmy, to ustawiliśmy nasz układ tak, żeby produkował maksymalną ilość energii elektrycznej, która nam generuje przychód, no i to jest nasze te dobro. Niemniej jednak jest możliwość pracy, tak jak już wspomniałem wcześniej, pokazałem na wcześniejszych slajdach, tej instalacji w trybie AirSock, czyli w trybie elektrolizera, i to są zielone linie, górna i prawa, dotyczy procesu wysokotemperaturowej elektrolizy i produkcji wodoru. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak jest, że tak powiem, wysoki koszt jednostkowy energii elektrycznej, czyli jest deficyt mocy w systemie, opłacalnym dla nas jest produkcja po prostu energii elektrycznej i ciepła, czyli praca na niebiesko w trybie ogniwa. Natomiast tu mamy pośrodku obszar pośredni, ale w sytuacji, kiedy mamy nadpodaż energii elektrycznej, czyli źródła OZE zaczynają, że tak powiem, nam produkować na całego, mówiąc kolokwialnie, tania energia elektryczna, zaczynamy produkować wodór. Co nam to daje? Daje nam to dużo większą i lepszą opłacalność ekonomiczną i przy okazji kompensuje negatywne wpływy wahania mocy w tej sieci, no i jest też opcja magazynowania. To tak. Czyli przy tak dużej inwestycji, którą robimy na początku, uzyskujemy kilka bardzo interesujących efektów. Produkcja ciepła, produkcja energii elektrycznej, produkcja wodoru, bo ten układ pracuje w dwie strony, to tak jak mówiliśmy dzisiaj na prezentacji, warto to podkreślić, a przy okazji wszystkie przyjemności związane z magazynowaniem energii oraz reagowaniem na bieżącą sytuację na rynku właśnie energetycznym i ciepłowniczym. No i prawie na sam koniec, żeby nie być gołosłownym, obrazek, który ma na celu pokazać Państwu, że wiele się dzieje. Tutaj każdy z nas pewnie coś słyszał na temat RePowerEU, o tym planach zwiększenia produkcji wodoru w Europie. My też mamy swoje cele, tutaj są pokazane prognozy. Prognozy są i cele na tyle wysokie, że Europa uwzględnia też import tego nisko zeroemisyjnego wodoru z innych zakątków świata. Tu jest po prawej stronie mapka zaczerpnięta z inicjatywy European Hydrogen Backbone, pokazująca po prostu, którędy ten wodór będzie transportowany. To wiadomo, z słonecznego południa Europy, Afryki, Hiszpania słoneczna, też Portugalia, jak również wieczne Morze Północne, kraje skandynawskie. Offshore, tak. No my się wpisujemy to z naszym celem morskiej energetyki wiatrowej. Jest wiele do zrobienia, ale jak widać u nas w kraju, ale jest zapotrzebowanie duże, dużo się dzieje, więc nie należy, że tak powiem, obrażać się na czym pociąg, tylko trochę do niego wsiadać i korzystać z tych dobrodziejstw. Podsumowanie. Pomożemy Państwu w razie czego, zapraszamy.
Technologia Ognisoft i Turbin jest dostosowana do tych mieszanin etanolowych, nie wymaga głębokiego oczyszczania wodoru. Koszty są zbliżone, jeśli chodzi o te dwie technologie, ale silnie zależą oczywiście, tak jak tu była mowa, od skali przedsięwzięcia. Co jest wielkim plusem, to redukcja do zera emisji gazów cieplarnianych i dodatkowo ogniwa sałotlenkowe charakteryzuje najniższy wskaźnik obciążenia środowiska, najwyższa efektywność. Cena wodoru oczywiście silnie wpływa na koszty OPEX, to jesteśmy tego świadomi. No i modułowość technologii, możemy ją po prostu skalować dowolnie w zależności od potrzeb i opłacalności ekonomicznej. No i to, co tu kilka razy już była mowa, mogą one pracować w trybie odwracalnym, jako AirSock. Podziękowania. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za to, że mogliśmy Wam przedstawić ten projekt. Dziękujemy za to, że wysłuchaliście nas i troszeczkę przekroczyliśmy czas, ale myślę, że było ciekawie. Dziękujemy za wszystkie pytania, których widziałem, że było bardzo dużo. Za chwilę postaramy się do tego usiąść. Pan Marcin Błośnowski, Instytut Energetyki, Jędrzej Chmielewski. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję. Ja dziękuję za porywającą prezentację, bardzo dynamiczną. No i trzymam kciuki za polskie innowacje, bo naprawdę widać, że. Drodzy Państwo, się to jest polska technologia. Jeszcze raz podkreślam, nasza własna, możemy bardzo łatwo ją skalować, jeżeli tylko przyjdziecie do nas. Instytut Energetyki i Centrum Badawcze Rozwoju imienia Faradaya zapraszają. Na pewno na wszystkie pytania Państwu odpowiemy. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A dzień dobry, czas na trzeci projekt. Zielony kogenerator miejski. Opowie nam pan Michał Janik z konsorcjum Rafaco Innovation, ECBRED, Instytut Energetyki Odnawialnej. Dzień dobry, ja nazywam się Janik Michał, dzień dobry panie Marcinie, dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałbym państwu zaprezentować zielony kogenerator miejski, elektrociepłownię w lokalnym systemie energetycznym, przygotowany przez konsorcjum Rafaco Innovation, którego ja jestem reprezentantem, oraz Instytut Energetyki Odnawialnej. Użytkownikiem naszego systemu domyślnie miałby być Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzeniu Podlaskim. Cele projektu, które założyliśmy sobie i które były założone również przez NCBR, to jest 100% udziału zeroemisyjnych OZE, zmniejszenie zużycia pierwotnych i stałych paliw kopalnych, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie niezależności paliwowej i długoterminowa poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Na samym początku chciałbym Państwu powiedzieć, jak aktualnie wygląda sytuacja w PEC-u Radzeń Podlaski. Mamy zainstalowane blisko 20 MW energii cieplnej w źródłach w 100% węglowych. 138 tysięcy gigajouli to jest energia produkowana przez ten system. Przesył ciepła realizowany jest na wysokich parametrach 120/70, co tak jak już mówiłem przy swojej poprzedniej prezentacji, dla odnawialnych źródeł energii nie jest parametrem optymalnym, ponieważ te systemy lubią dużo niższe temperatury. Z uwagi na obostrzenia zamówienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju musieliśmy niestety ograniczyć wielkość naszego demonstratora do 10% całości systemu ciepłowniczego. Szczegółowe informacje będą podane dalej. Jeżeli chodzi o technologie, które zastosowaliśmy w przypadku naszego rozwiązania, to postawiliśmy głównie na kogenerację z zastosowaniem spalania wodoru oraz jego wytwarzania. Jest to blisko 80% energii, które jest wytwarzane w naszym systemie. 23% tej energii jest wytwarzane przez kolektory słoneczne i magazynowane w sezonowym magazynie ciepła. Trochę na wzór naszego poprzedniego projektu, który realizowaliśmy dla końskich, także tutaj posłużyliśmy się również zastosowaniem tej technologii. 14,6 terajouli zapotrzebowanie na ciepło, 26,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wielkość naszego demonstratora, tak jak już wspominałem, 10% zapotrzebowania w Radzeniu Podlaskim. Jeżeli chodzi o tereny dostępne dla tego projektu, tutaj mieliśmy przewidziane tak naprawdę podział na trzy osobne tereny. To znaczy w jednym miejscu mamy zasilane budynki demonstratora, w kolejnym mamy istniejący PEC oraz część terenów wskazanych pod elektrolizer, magazyn wodoru i silniki gazowe. Oraz mamy kolejny teren pod kolektory słoneczne. Tutaj w tym przypadku mamy w okolicy 1 km samą długość ciepłociągu, który musieliśmy wybudować na potrzeby, znaczy musielibyśmy wybudować, bo zakończyliśmy to na podstawie koncepcyjnej. W związku z tym te koszty w porównaniu do poprzedniego projektu, który robiliśmy, są troszkę niższe. To też będzie widoczne, bo pozwolę sobie przygotować bardzo podobne wykresy na samym końcu. Jeżeli chodzi o dyspozycję urządzeń, no to mamy, tak jak wspomniałem, magazyny wodoru, silniki gazowe,
elektrolizer i wymienniki w miejscu istniejącego PEC-u. Dokładny tutaj szczegółowy opis naszego demonstratora. Powierzchnia 26 tysięcy metrów kwadratowych, blisko 1500 mieszkańców. Zapotrzebowanie w naszym demonstratorze na ciepłą wodę użytkową oraz centralne ogrzewanie wynosi 10 tysięcy gigajouli rocznie, czyli około 2800 MWh rocznie. Na potrzeby naszego projektu przygotowywaliśmy analizę formalno-prawną inwestycji. Tu też chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, który często jest może nie tak bardzo brany pod uwagę, jak powinien być, bo musimy też zabezpieczyć sobie działki oraz przeanalizować dokładnie miejscowy plan zagospodarowania terenu, ponieważ może już dzisiaj należałoby się zastanowić, czy nie trzeba by się zwrócić do odpowiednich służb, aby te wszystkie tematy wyprostować i doprowadzić do takiego stanu, aby w przypadku podjęcia inwestycji albo chęci nawet już takich późniejszych analiz mieć już gotowe podłoże do tego, aby móc sobie procedować te wszystkie sprawy. No jednym z elementów, to też ten wykres pokazywałem poprzednio w mojej prezentacji, natomiast do tych osób, które nie były, najważniejszym elementem w naszych wszystkich systemach, które my proponujemy naszym klientom, to jest sezonowy magazyn ciepła. My uważamy, że to jest serce naszego systemu i że bez tego elementu, czy to elektrociepłownia, czy ciepłownia przy aktualnych warunkach, nie ma racji bytu. On, tak jak już opowiadałem poprzednio, składa się z wykopu, izolacji dolnej i pokrywy górnej pływającej po naszym, no, tak nazwijmy to, stawie. Mamy również dyfuzory, które odbierają ciepłą wodę oraz dostarczają chłodną wodę. No przede wszystkim bardzo dużym plusem tego rozwiązania jest to, że on jest stosunkowo nisko kapeksowy jak na magazyny jakiejkolwiek energii oraz jego magazynowanie jest stosunkowo gęste, ponieważ ono dochodzi do 80 kWh na metr sześcienny. Tutaj też widzimy wykres, który pokazuje, że takie magazyny powinniśmy budować bardzo dużych rozmiarów, bo im większy, czyli ta przekraczając 100 tysięcy, 200 tysięcy metrów sześciennych, te koszty tak naprawdę są najniższe i maleją znacząco. No to są rozwiązania, które są doskonale sprawdzone za granicą. To już było poruszane niejednokrotnie na prezentacjach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No Dania jest tutaj oczywiście wodzirejem, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Wojens przede wszystkim największa instalacja na ten moment, 45% zapotrzebowania pokrywa dla swojego miasta tylko i wyłącznie z tej instalacji, czyli 203 tysiące metry sześcienne magazyn Peak Thermal Energy Storage i 52 tysiące metrów kwadratowych kolektorów słonecznych. Kolejne alternatywne rozwiązanie Marstal, to jest o trochę mniejszej objętości, 70 tysięcy metrów sześciennych. Powierzchnia kolektorów słonecznych 33 tysiące metrów kwadratowych. Tutaj po prawej stronie mamy wykresy produkcji i konsumpcji ciepła, jak i energii elektrycznej. Tak jak widzimy, nasz kogenerator głównie pracuje w miesiącach styczeń, kwiecień, jeżeli chodzi o produkcję wodoru, oraz październik, grudzień. Następnie, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy mamy największe zapotrzebowanie również na ciepło. Co jest jego bardzo dużą zaletą, ponieważ w przeciwieństwie do naszego poprzedniego rozwiązania tutaj nie produkujemy głównie ciepła w lecie, to znaczy produkujemy jego część oczywiście za pomocą kolektorów, natomiast produkujemy wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na to ciepło. Nie musimy tak dużej energii magazynować. Natomiast zobaczymy później, w późniejszych slajdach, że to niestety też jest pewnym kosztem, no i tym kosztem są po prostu pieniądze akurat w tym przypadku. Moc elektrolizera w naszym rozwiązaniu 2,1 MW, energia cieplna, którą dostarcza do naszego magazynu typu PIT, to 2200 MWh. Symulacje, które przygotowaliśmy, były oparte o oprogramowanie Transys, które dla nas już jest bardzo dobrze znanym oprogramowaniem.
zostało również zarekomendowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako rozwiązanie, które w tych typu projektach musiało być zaimplementowane. Natomiast my uważamy, że to oprogramowanie jest oprogramowaniem bardzo dobrym, jest trudne do opanowania, natomiast analizy, które się w nim przeprowadza, są bardzo szczegółowe i pozwalają na mitygację wielu ryzyk oraz dopasowanie dokładne systemu do potrzeb klienta i do specyfiki danej lokalizacji. Po prawej stronie mamy przepływy energii, które są w naszym systemie. Z kolektorów słonecznych dostarczamy 900 MWh, następnie do elektrolizera dostarczamy blisko 7,5 tysiąca MWh energii elektrycznej. Natomiast produkujemy poprzez kogenerację blisko 2000 MW energii elektrycznej. Blisko 2,5 tysiąca MW energii elektrycznej dostarczamy do naszej sieci ciepłowniczej. No i tak samo jak przy naszym poprzednim systemie, przy zaimplementowaniu naszego demonstratora PEC Radzyń Podlaski stanąłby w trzeciej generacji systemów ciepłowniczych. Domyślnie chcielibyśmy zmodernizować cały ten system, tak jak i wszystkie, które planujemy dla naszych klientów, aby finalnie one jednak były do czwartej generacji. I tutaj przede wszystkim instalacje termicznego przekształcania odpadów jako dodatek do całości systemów, spalanie biomasy czy biogazu. Głównymi czynnikami kosztotwórczymi jest, tak jak już wspominałem, głównie budowa magazynu ciepła, chociaż tutaj jeszcze w przypadku naszej technologii wodorowej to jest również zakup energii elektrycznej z zielonej energii elektrycznej. No tutaj na ten moment zbyt mało mamy budowanych źródeł odnawialnych w Polsce. To na pewno musi pójść do przodu i na pewno pójdzie. Tutaj nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Musi nastąpić pewna liberalizacja przepisów po to, żeby te technologie rozwijały się dużo, dużo szybciej i dużo bardziej dynamicznie przede wszystkim. I wtedy, kiedy my osiągniemy nasycenie już tego rynku, ta energia na pewno będzie dużo tańsza i już wydaje nam się, w niedługim czasie ta energia będzie dużo tańsza, dużo bardziej dostępna i przede wszystkim te systemy będą dużo bardziej opłacalne. Jeżeli chodzi o parametry idealne pod inwestycje w odnawialne źródła energii, to jest znowu slajd, który jest dość podobny do tego, który prezentowałem poprzednio. Natomiast tutaj przede wszystkim bliska odległość, niskie parametry sieci oraz sprzyjające przepisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to są największe na ten moment oporowe rzeczy, które my napotykamy na naszej drodze. Natomiast to są rzeczy, które oczywiście wszystkie można w jakiś sposób przeskoczyć albo po prostu wrzucić w koszty. Także to nie jest coś, co w jakimś stopniu hamuje nam rozwój. Natomiast w przypadku idealnego rozwoju, to po lewej stronie widzimy, jakie warunki musiały być spełnione. No tak jak już mówiłem, to są stosunkowo wysokokapeksowe technologie, które my oferujemy, natomiast one charakteryzują się niskim opeksem. Oczywiście mamy tutaj też technologię wodorową, która tego opeksu w porównaniu do naszej poprzedniej już tylko ciepłowni dokłada, natomiast nadal mamy stosunek kapeksu do opeksu znacznie na przewagę wysokości kapeksowej. W związku z tym w przypadku dotacji te projekty są dużo bardziej opłacalne. Jeżeli chodzi o struktury nakładów i struktury opeksowe, to tak jak widzimy tutaj po lewej stronie, silniki wodorowe mamy na poziomie 18 milionów złotych. To są silniki wodorowe wraz z elektrolizerem. Tu już widzimy w porównaniu do poprzedniego naszego systemu, już mamy 4 miliony, a nie blisko 10 milionów złotych za sieci przesyłowe, czyli tutaj mamy 3,5 miliona za... Dobrze mówię, 2,5 miliona za sieci przesyłowe to versus 10 milionów, które mieliśmy w poprzednim projekcie, co jak widać już znacząco wpływa na ekonomikę tego projektu i gdyby technologia z miasta Końskie była tu zaimplementowana, to byłaby tańsza o ten choćby nawet sieć przesyłową. Jeżeli chodzi o OPEX, głównie energia elektryczna do zasilania naszego elektrolizera
no to to jest główny koszt, z którym my się mierzymy. Natomiast tak jak już wspominałem, liczymy, że w najbliższym czasie te koszty ulegną znacznemu obniżeniu. W związku z tym ekonomika tego projektu będzie dużo bardziej poprawiona. No i tutaj mamy jeszcze taki pomysł, tu może takie dwa obrazki, które same bez kontekstu za dużo nie wnoszą, natomiast w przypadku gdybyśmy zamiast produkować energię elektryczną i ciepło z tego wodoru, część jego mogli sprzedawać na zewnątrz i my również takie technologie posiadamy, jak na przykład po prawej stronie widzimy taki magazyn przewoźny razem ze stacją tankowania i to nie musi być tylko tankowanie samochodów czy komunikacji miejskiej, natomiast może to być też dostarczanie do odbiorcy końcowego, ta ekonomika projektu znacznie by się poprawiła. Oczywiście wtedy my nie mielibyśmy 100% udziału odnawialnych źródeł energii w tym projekcie, dlatego nie mogliśmy tak tego przedstawić, no bo to był jeden z warunków, aby dążyć gdzieś do 100% pokrycia zapotrzebowania ze źródeł odnawialnych. Natomiast w takim realnej implementacji, gdybyśmy tego ciepła dostarczali 50-70%, i część tego wodoru sprzedawali na zewnątrz, to ta ekonomika poprawiłaby się znacznie. Jak znacznie? Oczywiście zależy to od wielu czynników. Natomiast w przypadku takich założeń, które my sobie tu podjęliśmy, ta cena mogłaby spaść no, nawet praktycznie o połowę, tak? o 70% w stosunku do cen ciepła z opracowania. Tak jak widzimy, również zmiana kosztów energii elektrycznej z OZE znacząco wpływa na poprawę tej ekonomiki, natomiast tym głównym elementem, który poprawiałby tego typu inwestycje, jest sprzedaż tego wodoru na zewnątrz. I to jest to, co my też tutaj mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, że zasilanie w ciepło systemów, owszem, natomiast tutaj przede wszystkim my proponujemy rozwiązania z kolektorów słonecznych i magazynu sezonowego. Jeżeli chodzi o wodór, no to spalanie go w miejscu i w lokalizacji, w której jest on produkowany na potrzeby wytworzenia ciepła i energii elektrycznej, może nie tyle mija się z celem, co na ten moment jesteśmy go w stanie zagospodarować w inny sposób, na przykład sprzedając go zewnętrznym klientom. My również też jesteśmy w stanie takich klientów zachęcić, pozyskać dla określonych odbiorców. Wiemy, że w Polsce jest zapotrzebowanie na produkcję wodoru. Niestety na ten moment również wiemy, że jest problem z dostępnością technologii wodorowej. To znaczy, że jeżeli nawet dzisiaj chcielibyśmy zamówić elektrolizer, to niestety, ale czas oczekiwania to jest nie mniej niż 5 lat. Także no to są już naprawdę odległe terminy. Oczywiście tutaj pewnie dużo będzie zależało od tego, jak intensywnie będą producenci implementowali nowe linie produkcyjne i możliwe, że ten czas w najbliższym czasie się skróci. Natomiast no to, co my obserwujemy na rynku, no to chłonność tej technologii wodorowej jest bardzo duża, nie tylko w Polsce, w związku z tym bardzo trudna jest dostępność dla całego świata. No, na samym końcu chciałem powiedzieć, że grupa Rafako oferuje wsparcie w każdym etapie przygotowania procesu inwestycyjnego. Nie jesteśmy tylko w przypadku realizacji finalnej, jesteśmy w stanie doradzić, wspomóc, obmyślić technologię, która będzie optymalna dla danego przedsiębiorstwa. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Z bardzo miłą chęcią Państwa zarówno odwiedzę, odbędę telekonferencję, czy jak tylko Państwo będą mieli ochotę. My jesteśmy w stanie dostosować technologię do danego klienta, ponieważ nie każda technologia jest taka sama i jest w stanie być zaimplementowana w każdym przedsiębiorstwie i przede wszystkim nie będzie ekonomicznie uzasadniona. W związku z tym my indywidualnie podchodzimy do każdego klienta. Tak naprawdę to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Wydaje mi się, że trochę krótsza prezentacja niż ostatnio, ale też nie chciałem przedłużać. Super, dziękuję Panie Michale za zmieszczenie się w czasie. To jest sztuka. Doskonale.